Bez jakiejś drobnej ułomności jest to walka pokazywana kodowanej kablowej stacji niemieckiej Premier. Odkodowali tę walkę w Niemczech dla jednej ze stacji publicznych i dla telewizji publicznej w naszym kraju. Oto Dariusz Michalczewski, chyba trzeci w sensie popularności pięściarz w Niemczech. Numer jeden to jest oczywiście Henry Maske, mistrz świata również w kategorii półciężkiej, ale innej federacji WBF, były mistrz Europy, mistrz świata, mistrz olimpijski amatorów, związany z inną stacją telewizyjną RTL. Numer dwa to Axel Schulz, zawodnik, który przegrał z Formanem, Botą. Teraz znowu wraca do gry po dyskwalifikacji Boty za używanie niedozwolonych środków. I jest jeszcze drugi wielki pięściarz w kategorii półciężkiej, mistrz świata WBC, Francuz Fabrizio Tiozzo, i z nim zapewne w najbliższym czasie walczyć będzie Dariusz Michalczewski, chociaż wiemy, że walką, na którą położono by wszystkie pieniądze w Niemczech, to jest spotkanie właśnie Michalczewskiego z Maske. Popatrzmy, 27 lat Michalczewski, 23 Umarow, wzrost 2 cm wyższy Michalczewski, podobny zasięg ramion, waga prawidłowa, górny limit Michalczewskiego 79 kg 300, kategoria półciężka. Oto Darek Michalczewski, do tej pory 29 występów bez przegranej na zawodowym ringu, 25 KO, czyli nokautów, zwycięstw przed czasem, i ta półroczna przerwa, dobra czy niedobra dla pięściarzy? Wydaje mi się, że w przypadku Darka Michalczewskiego nie będzie to miało większego znaczenia, gdyż właściwie miał walczyć w grudniu, w związku z tym podejrzewam, że cały czas był w dobrej formie fizycznej. Ma na swoim koncie niemal 30 walk, jest to mnóstwo doświadczenia, nie musi walczyć co miesiąc, a w tej walce bardzo ważny jest dla niego początek. Umarow dysponuje bardzo mocnym uderzeniem, jest zawodnikiem niebezpiecznym, mimo iż z nikim rzeczywiście znanym nie walczył. W związku z tym od tego, jak Darek zacznie, zależą losy tej walki. Umarow bardzo mocno zbudowany. Tiger, tak. Tygrys to jest ringowy przydomek Michalczewskiego. Bardzo zdolny pięściarz. Z szerokiej grupy zresztą niegdyś Mariana Boratyńskiego z Czarnych Słupsk. W tej chwili widzimy bardzo dobry lewy prosty Darka Michalczewskiego. To jest jego najsilniejsza broń. Najmocniejszą bronią, a jednocześnie lewy sierpowy jest prawdopodobnie najważniejszym elementem planu taktycznego. Umarow, w Stanach Zjednoczonych widziałem dwie walki Umarowa. Umarow jest zawodnikiem o bardzo mocnym uderzeniu. Przewracają się po jego ciosach zawodnicy, którzy teoretycznie nie powinni się byli przewrócić. Natomiast jest znacznie wolniejszy od Darka. Michalczewski jest zawodnikiem, który rozgrzewa się w trakcie, dysponuje znakomitą kondycją. On musi przed walką bardzo mocno się w tej chwili widzieliśmy mocny lewy podbródkowy, tak. Umarowa. Takie ciosy są niebezpieczne. Bardzo ładnie oddał w tej chwili. Samo sobie mówi, trzeba się mocno ubrać na pierwsze rundy. Chodzi o to, żeby się bronić. Mówiłeś przed walką, że obrona nie jest najsilniejszą stroną Michalczewskiego. Właściwie jego największą zaletą jest pressing. To znaczy potrafi stworzyć stałe zagrożenie w stosunku do rywala swoimi świetnymi lewymi ciosami. I rzeczywiście, kiedy wykonuje ten pressing, niewiele ciosów w sumie przyjmuje. Niemniej jednak sam Umarow zapowiadał przed walką, że jest gotów postawić na szale, rzucić na szale wszystko. Będzie pięściarzem agresywnym. Zobaczymy, czy wystarczy mu kondycji, sił i doświadczenia, gdyż doświadczenie może być decydującą bronią w tej walce. Michalczewski miał bardzo mocnych sparring partnerów. Ostatni jego pojedynek z 10 października z Filipem Michel był 12-rundowy. Później miał walczyć w grudniu z Anglikiem Maurice'em Corr. Corr miał kontuzję, do walki nie doszło, szukano zastępców. Michalczewski nie chciał walczyć z byle kim. Umarow cieszy się niedobrą sławą. Te 15 wygranych przed czasem walk to jest niewątpliwie dobra legitymacja do spotkania się z mistrzem świata. Umarow jest również w miarę odporny na ciosy, gdyż tą walkę, którą przegrał z Mortonem Amarillo, przegrał na skutek rozcięcia łuku brwiowego. Zresztą później w rewanżu wygrał z tym samym zawodnikiem
przed czasem w piątej rundzie. Koniec pierwszej rundy wygranej przez Darka. Właściwie wygrał lewym prostym, nie używając niemal prawej ręki. Z tym, że Umarow kilka razy trafił właśnie tym mocnym lewym podbródkowym, próbował zadać również cios prawą ręką. W narożniku prowadzi go Talami Czaktalami, amerykański sekundant, o którym sam Michalczewski mówi: profesor trochę za mocno przekonany o własnej wielkości, pazerny na sławę, ale zarazem twierdzi, że potrafi jak nikt inny w ringu skutecznie podpowiadać najlepszą w danym momencie akcję. Że znakomicie potrafi analizować to, co się dzieje, to jest cenne. W końcu na tym polega pomaganie sekundantów. Czaktalami bardzo dużo wniósł do stylu boksowania Darka Michalczewskiego. On sam jest dosyć ciekawą postacią. Pochodzi z Florydy, a to, o czym mówi Darek Michalczewski, że jest żonny sławy. Darek ma na myśli m.in. to, że Talachami pracuje również w narożniku najsłynniejszej kobiety boksera, Reginy Halmich. Piękna akcja. Szybki, to co powiedziałeś, rzeczywiście. Bardzo mocne lewe. Stopujące proste. Lewe. Darek w zasadzie do tej pory nie użył prawej ręki. Prawdopodobnie chce zmęczyć Umarowa, rozbić go trochę lewą ręką, sam zbyt dużo ciosów nie przyjmując. Choć jednocześnie nie wiem, czy chce brać udział w takich przepychankach, gdyż Umarow na pewno jest zawodnikiem silnym fizycznie. Zaskoczyć zmianą pozycji Umarow Polaka, ale gdyby chciał walczyć z odwrotnej, to raczej byłoby to na rękę. Wyjątkowo lubi walczyć z mańkutami, czyli leworęcznymi zawodnikami. Michalczewski twierdzi, że to jest dla niego gratka. Wiele osób szczególnie unika. To nie jest wygodny za ogół rywal. Dlatego też przykładowo w wadze ciężkiej do niedawna nie było mistrzów świata leworęcznych. Później z prezydentem był Michael Moorer, ale wynikało to między innymi z tego, że nikt nie chciał dać szansy Mańkutowi walczenia o ten tytuł. Może okazało się słusznie, bowiem styl, w jakim przegrał z Foremanem, był... Próbuje bezpośrednich lewych sierpowych. Umarow, ale na taką akcję myślę, że Michalczewski, żeby się dać zaskoczyć, jest zbyt szybki. Trenerzy boksu zawodowego w Stanach Zjednoczonych często zarzucają Michalczewskiemu, że boksuje za bardzo w stylu europejskim, w linii i amatorskim. Tak. Niemniej jednak mało balansu. Tak, mało uników, zwodów ciałem. Niemniej jednak, kiedy jest świetnie przygotowany kondycyjnie, wygrywa. Jest to bardzo dobry styl. O, jego lewe akcje są rzeczywiście wzorcowe. Piękne są te proste. Ucieka jeszcze jako pięściarz amatorski. Miał spore problemy z łukami brwiowymi. Zbyt ostre kości przed walką o, która mu przyniosła tytuł mistrza świata z Barberem. Przeszedł specjalny zabieg chirurgiczny, który polegał na stępieniu nieco ostrości kości łuku brwiowego i to przyniosło efekt. Od tej walki nie doznał żadnej kontuzji łuku brwiowego. Przemek, czy może dojść, bowiem to jest walka, na którą niewątpliwie, jak powiedziałem, można by włożyć ogromne pieniądze. W Niemczech, gdzie boks zawodowy jest popularny, no tu bardzo ładne wymiany widzimy z obu stron, z Henry Maske. Maske zapowiada raczej koniec kariery, nie kwapi się do pojedynku, który mógłby mu nieco zabrać sławy i odbrązowić jego dokonania w boksie zawodowym. Henry Maske zapowiada koniec kariery z końcem tego roku 96.
Jednocześnie Darek zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie przeskoczyć